Ja tu musiałem wyciszyć pewne mikrofony pewnym podcasterom, słuchajcie, ponieważ sytuacja jest zawsze napięta w podcaście. Nie sądziłem, że będzie napięta tak jak dziś, ale to jest kwestia przejścia na czas zimowy, bo on już jest tuż, tuż. To są ostatnie podrygi, to są ostatnie promienie letnio-jesiennego słońca. W naszym studiu, jak pewnie zdążyliście zauważyć, mamy gościa. Nie jest to byle jaki gość, ponieważ my nie zapraszamy byle jakich gości do Run Forest Podcast. Czasami nawet dajemy naszym gościom się wypowiedzieć. Witamy Cię, Grzegorzu. Witam bardzo serdecznie. Cieszymy się, przybliż minimalnie bliżej mikrofon tylko do siebie. Ja go, tak jest doskonale. Cieszymy się, że znalazłeś czas i odwagę przede wszystkim, żeby nas odwiedzić, bo niektórzy nasi goście boją się albo Huberta, albo Andrzeja na zmianę. Ja staram się być neutralny, więc... Ja już od dzisiaj też jestem po tej stronie, boję się Andrzeja. Słuchajcie, jak kolarz torowy, sprinter może się czegokolwiek bać, tak? Ja słyszałem, że domeną kolarzy torowych, a szczególnie sprinterów, jest odwaga. Tak, kiedyś jeden niemiecki zawodnik w sprincie powiedział, najważniejsze, żeby kierownica się zmieściła, a resztę ja już zrobię i teraz w tej chwili też jestem w takim położeniu, że barkami się zrównaliśmy, także dam radę. Ale tak na co dzień w kontakcie z tobą, ty jesteś łagodny jak baranek, więc ja nie bardzo wyobrażam sobie jakąkolwiek agresję, oczywiście zgodną z przepisami kolarstwa twoją na torze, żebyś się taką wykazywał. Czy faktycznie tak jest? Znaczy, no, generalnie jestem taki trochę misiowaty, to fakt. Natomiast no, jak niektórzy mówią, czym więcej potrafisz, tym jesteś taki bardziej wyciszony. No i ja wychodzę z takiego założenia. A to bardzo dobre. Wróciłeś z Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym, Mastersów, Old Boyów. Ja widziałem materiał ze sprintu twojego, gdzie ścigałeś się z dwójką zawodników o piąte miejsce. I powiem ci, że ci dwaj zawodnicy wyglądali jak małe dzieci przy tobie. No, mam taką posturę, tak, słuszną. Jak sam siebie oglądałem, to zobaczyłem, że jednak troszeczkę, że tak powiem, kombinezon się wypełnił, ale wykorzystałem to, że akurat w tym biegu był zjazd ze ściany w dół i to pomogło mi uzyskać lepszą prędkość od moich przeciwników, no i wygrać ten bieg. Ale bałem się o ciebie, ponieważ oni byli uwieszeni na twoim kole i prawie całe okrążenie jechali na tym kole. Bałem się, że na finiszu wyskoczą i gdzieś tam cię pokonają, ale ty nie dałeś im szans, ty do końca dociągnąłeś to zwycięstwo, tą przewagę. Tak, zaatakowałem półtora okrążenia, czyli jedno okrążenie 250 metrów, ponad 300 metrów, no ale udało mi się wyjechać, miałem dobre przełożenie, stosowne do tego biegu. No oprócz tego właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, zjazd z wirażu w dół. No i oprócz tego jeszcze sam wiraż w momencie, jeżeli oni by chcieli wyprzedzać mnie, no muszą podnieść się wyżej, mają do pokonania dłuższą drogę, także no wiedziałem, co robię. Grzegorz, ja tylko wtrącę. Chciałbym zaznaczyć też swoją obecność, bo mam kilka pytań do ciebie, ale zanim je zadam, powiem ci tylko, że Hubert specjalnie się ogolił dzisiaj na dzisiejsze spotkanie podcastowe, także... Bo wiesz, ja generalnie chciałem zapytać, Grzegorz, żebyś ty mi odpowiedział, czy ma znaczenie, czy zawodnik ma zarost, czy też go nie ma u was w waszej dyscyplinie? Znaczy nie, ty źle zrozumiałeś. Ja powiedziałem kiedyś, że kolarze się golą. I ty poszedłeś, prawda, jak się dowiedziałeś, że będzie Grzegorz na spotkaniu, to poszedłeś do łazienki i się ogoliłeś. Dokładnie. Ale to nie chodzi o golenie brody, tylko o golenie nóg. Grzegorz, tak? To dlaczego kolarze golą nogi? No tak jak pływacy golą nie tylko nogi. Tak, ale pływacy chyba nie do końca dlatego. Dlaczego kolarze golą nogi? No przede wszystkim to jest taka estetyka, smarowanie przed startem, masaż, czyli fizykoterapeuci mają trudniej masować, to jest tam dla zawodnika jest dodatkowy ból, także no... Między innymi z tego tytułu. Ale również słyszałem, że podczas kraks, kiedy dochodzi do przypalenia skóry, do obrażeń, dużo szybciej goi się taka rana, kiedy noga jest nieogolona, znaczy kiedy noga jest ogolona, kiedy nie mamy owłosienia. Myślę, że jest w tym sens tego, że na pewno później jest to mniej uciążliwe, jak schodzą te strupy, to wszystko, także to...
estetyka, no i... Także Hubert, ty nogi musisz ogolić, a nie brodę. To następny etap, ja będę szedł w dół. Jeżeli nie zrobię sobie krzywdy na wysokości pasa, to pojadę do nóg, Andrzej. Ja dobrze. Tylko powiem, że nasze słuchaczki tylko mówią, że jesteśmy bardzo grzeczni, więc panowie, może bardzo troszkę podkręćcie pytania do gościa. To nasz słuchacz powiedział, żeby... Kolarstwo torowe, no. Szczupli zawodnicy, czy takie postury jak ja, już nie patrząc na to, jak to Andrzej tutaj dzisiaj określił, że w wyczórce przedstawił mnie idealnie, co ty Andrzej tam powiedziałeś, bo tak dopiero teraz do mnie doszło. Za późno. Nie, możesz iść do przedszkola. Różnią się bardzo od siebie zawodnicy posturą, są bardzo szczupli zawodnicy, że osiągają wysokie rezultaty, wysoki poziom sportowy? Tak, kolarstwo torowe szczególnie dzieli się na część konkurencji szybkich, czyli typowo sprinterskich, no i część konkurencji dłuższych, najdłuższy to jest wyścig Madison 50 km na torze, na jednym obwodzie 250 metrów, także... Czyli przepraszam, czy jak biegacze kiedyś powiedzą, że biegają na bieżni 400-metrowej 10 km i to jest dla nich dużo, to nie jest to dla nich dużo. Możesz tam przytoczyć im właśnie kolarstwo torowe, że kolarze jeżdżą 200 rund, 250. I ile czasu taki 50-kilometrowy wyścig pokonują najlepsi? W jakim czasie? Poniżej godziny. No to musimy jeszcze trochę potrenować. I są szczupli, tak? To są niższego wzrostu zawodnicy, wyżsi czy bardzo różne? Są i wyżsi, i niżsi. To są większość zawodników w tych dłuższych wyścigach, którzy ścigają się również na szosie. Ale w konkurencji Madison chyba taktyka jest tam bardzo ważna, prawda? Bo można zaatakować na samym początku, a można odczekać. Czasami to, że jakiś zawodnik zdublował grupę, nie świadczy wcale o tym, że on wygra ten wyścig. No ale też czy się jeździ, teamami się jeździ, takie pięćdziesiątki? To są wyścigi grupowe, także grupowe w sensie, że maksymalnie może w jednym wyścigu uczestniczyć 24 zawodników. Tendencja jest taka, że na wyścigach mistrzowskich startuje po jednym zawodniku z państwa, w wyścigu Madison parę tworzy dwóch zawodników. Hmm. To co, teraz ja mogę zadać pytanie naszemu gościowi? Może, oczywiście. Grzegorz, zanim zadał ci pytanie o różnego rodzaju japońskie szaleństwa dotyczące tego sportu, chciałbym, ja sobie wygrzebałem sobie takie... Zdążyłeś. Ja to wszystko mam. Wygrzebałem sobie taki artykuł akurat z ubiegłego tygodnia, słuchaj, bo my sobie tutaj żartowaliśmy o tym, że Tomek Hajto przebalował 20 milionów w czasie swojej kariery piłkarskiej, a znalazłem tutaj taką informację, że Adrian Tekliński, mistrz świata na torze kolarskim z kwietnia przed Mistrzostwami Europy w październiku, czyli to już teraz, nie może znaleźć swojej zawodowej drużyny i myśli o zakończeniu kariery i znalezieniu normalnej pracy. Stypendium z Ministerstwa za Mistrzostwo to, uwaga, 1700 zł, a żadna drużyna zawodowa nie chce mistrza. I puenta. Mówi Adrian, zderzyłem się z rzeczywistością, całą sytuację odbieram jako życiową porażkę i to chcę skonfrontować z tym, co ty mówisz o tym sporcie. Gdybym był kolarzem szosowym, moje życie po zdobyciu medalu Mistrzostw Świata wyglądałoby inaczej, byłbym bogatym człowiekiem, a ja uwielbiam tor, bo to moja pasja, mówi Grzegorz Krainer. No, jakoś tam sens jest w tym, co powiedziałem, dlatego że na torze i w ogóle w kolarstwie, w Polsce w kolarstwie nie ma jakichś tam ogromnych pieniędzy. Większość zawodników z kadry torowej, w której ja też byłem, właśnie utrzymywałem się ze stypendium sportowego, czyli musiałem co roku potwierdzić swoją przynależność do światowej czołówki, czyli minimum w ósemce Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Jeszcze to był podział na konkurencje olimpijskie i nieolimpijskie. Tak jak tu wspomniałeś o Adrianie, on był mistrzem świata w skreczu, czyli w konkurencji nieolimpijskiej. A to jest podstawa 2300 minus podatek. Wydaje 1700 zł netto na konto, także stąd jest ta frustracja tego zawodnika, no bo ja cóż, bym, ścigał się w takiej grupie Prostejowie, Tufo Prostejów, w czeskiej grupie, tam ja czytałem właśnie, że jakieś tam problemy ma ta grupa. No, kolarstwo też zawodowe teraz ograniczyli. Ilość startujących w tych największych wyścigach nie będzie po 9, po 8. Co za tym idzie, będą mniejsze też, są mniejsze grupy te World Tourowskie. Jest nadwyżka zawodników, więc ci zawodnicy może znaleźli angaż w takich czy innych grupach tych kontynentalnych, więc jest mniej miejsca dla tych zawodników, którzy byli do tej pory w tych grupach. Czyli trochę tak jak z rynkiem pracy, jest popyt, jest podaż i...
Ale Andrzej, słyszałeś? Na konto, bo 1700 nosić w gotówce to strach. Dzisiaj tak. Wiesz, to są różne rzeczy. Grzegorz, zanim pojawią się kolejne pytania tutaj od kolegów podcasterów. Ja do naszego gościa. Powiedz, czyli pasja w pewnym momencie wygrała zdecydowanie z jakimś tam opcją zarabiania dużych pieniędzy? Nie widziałeś siebie w ogóle w kolarstwie szosowym? No z racji tego mojej budowy, ja ścigałem się na szosie, brałem udział w różnych tam wyścigach takich i etapowych, i klasykach takich jednodniowych. Myślę, że ja jakbym bardziej się specjalizował w tych wyścigach, szczególnie klasycznych, takich jednodniowych, no to miałbym większe szanse, natomiast wyścigi wieloetapowe, głównie rozgrywane po górach, z racji tej, że byłem dobrze zbudowany. No i cóż zrobić? No, przypadek sprawił, że jeżeli się, no w ogóle w kolarstwie jest, nie mamy tam jakiejś takiej selekcji jak gdyby zrobionej pod względem badania. Jak się nie nadajesz do średniego dystansu, to znaczy, że będziesz sprinterem. A moja sytuacja, historia, o ile można to powiedzieć, to dla mnie jak gdyby taki przełom był, to był 88 rok, zajęliśmy 4. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów, pojechaliśmy w nagrodę na taki wyścig już z seniorami w Tallinie. No i był taki kierownik, bo to wtedy była moda na kierownika wyjazdu politycznego, notabene. Miałem wtedy rok. Także, no więc... Żeby było tej ładnej historii to ułożyć. Tak, już. I pojechaliśmy na ten wyścig, to już była końcówka sezonu i padło pytanie, czy chcesz jechać wyścig punktowy, czyli 50 kilometrów, czy pojedziesz może sobie 1000 metrów? Co chcesz startować? Ja tak pomyślałem, co ja będę się tutaj szarpał, pojadę sobie 1000 metrów i będę miał spokój, prawda? Nie będę jechał tych 50 kilometrów. No i tam pojechałem, zająłem 3. miejsce i od 89 roku praktycznie już zacząłem się bardziej specjalizować w tym krótkim ten. Zostałem później brązowym medalistą Mistrzostw Polski. W 90 roku wygrałem pierwszy raz tytuł Mistrza Polski na 1000 metrów. No i tak się właśnie potoczyło, że później już startowałem w tych wyścigach krótkich. A czy dużo czasu spędzaliście na treningu takim crossowym w terenie? Wjeżdżaliście na jakieś takie obozy, gdzie jeździliście bardzo mocno w terenie crossowym, bez szosy, bez toru? Jeżeli chodzi o cross, no to będąc takich, jak tylko zapisałem się do sekcji kolarskiej w Żyrardowie, tam mnie przyjęli oczywiście. Też trafiłeś na trenera, który cię wyciągnął chyba ze szkoły. Też tak, to była taka selekcja, bym powiedział, przez rower stacjonarny. To było takie modne wtedy w klubie Żylardowianka w Żylardowie. Do ościennych szkół, ja uczęszczałem do szkoły podstawowej w Międzyborowie. Byłem wtedy w 6. klasie i przyjeżdżali z takimi rowerami stacjonarnymi. Wtedy walnąłem na obciążeniu 2 kg 1350 metrów. No i zakwalifikowałem się na zawody dla niezrzeszonych na torze kolarskim w Żyrardowie. Pojechaliśmy tam, dwie konkurencje, 500 metrów zatrzymanego, 2000 metrów zatrzymanego. Suma czasów, zająłem 2. miejsce, przegrałem 0,2 z kolegą ze szkoły sąsiedniej miejscowości z Radziejowic. No i przyjęli nas razem do klubu. Rozpoczęliśmy tam treningi, ja trochę dłużej trenowałem, on zakończył wcześniej, także. To była twój początek przygody z kolarstwem w Żyrardowiance, ale nie odnosiłeś spektakularnych sukcesów przez dłuższy czas. Dopiero pojawienie się radzieckiego trenera, ukraińskiego, dobrze pamiętam, w twoim życiu spowodowało, że zacząłeś osiągać wyniki światowej klasy. Tak, to był rok 91, jesienią przyjechał właśnie trener Aleksander Tołomanow z Ukrainy. Tam się spotkaliśmy i od razu zabrał nas na zgrupowanie dwumiesięczne na Krym, bo tam taka moda jest na długie zgrupowania. No i wspólnie trenowaliśmy do 2004 roku włącznie, czyli do ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach, na którym wystartowałem i to był mój ostatni sezon, praktycznie ostatnie zawody, jeżeli chodzi o reprezentowanie barw narodowych. A powiedz, co takiego jest fenomenalnego w Japończykach, że są w stanie płacić grube pieniądze, wręcz stworzyć hazardową dyscyplinę, kolarstwo torowe, dzięki czemu zawodnicy również mogą w tej Japonii zarabiać pieniądze.
Co takiego jest wyjątkowego w tych Japończykach, że tak bardzo pasjonują się kolarstwem torowym? Znaczy, no, stworzyli taki system rozgrywania wyścigów pod nazwą Keirin. Mają 50 torów, ponad 6 tysięcy licencjonowanych zawodników, którzy ścigają się w tym Keirinie. Program narodowy, jeżeli chodzi o Keirin, 24 godziny na dobę w telewizji. No, jest to wyścig, gdzie kibice, tak jak w Totolotka, obstawiają na kolarzy, czyli jeżdżących na rowerze. Słuchajcie, ja byłem na takich zawodach, zostałem zaproszony w 2001 roku. Tam jako zawodnik? Jako zawodnik startowałem, tak. Było nas 8 ze świata zaproszonych na taką edycję, co roku zapraszają. I spędziłem tam 2 tygodnie w szkole, później przez 2 miesiące ścigaliśmy się na wyścigach. Do tego stopnia jest to zrobione, że jadąc na wyścigi, na starty, cała elektronika została konfiskowana, żeby nie było z kontaktu z zewnątrz, żebyśmy tam czasami czegoś nie sprzedali do publicznej informacji, kto ewentualnie wygra, żeby tam z drugiej strony ktoś nie postawił, tak jak w zakładach bukmacherskich, po prostu pewne rzeczy były jak gdyby owiane tajemnicą. Czy byście byli takimi koniami wyścigowymi, dokładnie, jak na wyścigach po dokładnie, prostu. Wyścigi 9-osobowe, tam kwalifikacje, eliminacje, kwalifikacje i finał, 3 dni takich wyścigów, 9-osobowe. Powiem tak, jeden bieg tylko dziennie, związki zawodowe, duże pieniądze. Hubert, to coś dla ciebie, ty lubisz postawić na dobrego konia. Jeden bieg dziennie, słuchajcie, tylko jeden wyścig dziennie, mało tego, na dystansie 2000 metrów, z czego 3,5 rundy prowadzi tak zwany pacemaker, który rozprowadzał tą stawkę zawodników, a ostatnie 1,5 rundy zawodnicy finiszowali. To cała praca na cały dzień. A powiedz, czy mieliście zakaz, rozumiem, brania udziału w obstawianiu tych zakładów jako zawodnicy uczestniczący w tych zawodach? No tak. nie korciło was? Słyszałeś, związki zawodowe. Coś tam troszeczkę postawić. Znaczy, to jest, słuchaj, wiesz, dzisiaj... Nie, no mogliśmy postawić na inne zawody, w których nie uczestniczyliśmy. No, można było postawić, także wszystko tam było. Czyli głównie Japończycy się ścigają. No tak, i nas plus było nas 8 zaproszonych ze świata. Byliśmy podzieleni na dwa biegi, 2 grupy. Nie startowaliśmy tak, że nas było 8, jeden Japończyk, tylko nas było 4 w biegach i 5 Japończyków. Z tego dolasowanego trzeba było powiedzieć, jakie przełożenie będziemy startować, czyli ile zębów będzie miała tarcza z przodu, ile zębatka z tyłu. Specjalny rower zrobiony, nie mógłby to być rower karbonowy. Stare, żadne tam wymyślone karbonowe koła, tradycyjne, szprychowe. No, czyli takie wszystko przepisy, leci, wszystko jest tak. Brałeś udział w takim wyścigu, w takiej zabawie hazardowej w Japonii, nie miałeś wątpliwości, czy dobrze robisz, to znaczy jak każdy hazard, są wygrani i przegrani. Nie wiesz, czy kilku Japończyków nie zrobiło sobie sekuku po, no nie wiem, po takim twoim wyścigu. Czy zrobili sobie kuku, czy nie zrobili. Niemniej jednak wiem, że słuchajcie, my dzień wcześniej musieliśmy podać, kto za kim będzie jechał, jaką strategię zrobimy, konferencja prasowa, to wszystko trzeba było powiedzieć, to zostało wydrukowane, zamieszczone oficjalnie i na tej podstawie oni stawiali po prostu te swoje stawki na to. Wiem, że był jeden wyścig, na który Majnard Skiksis z Łotwy nie wygrał, ostatni to było na Kagetsuen, taka wyspa, gdzie polecieliśmy samolotem, bo przemieszczaliśmy się elegancko ubrani. Pierwszy raz byłem tak w życiu, że poruszaliśmy się w garnitur, pod krawacikiem, rowery były przetransportowane, my szybkimi pociągami lub... Jak na najzamożniejszych ludzi na świecie. Japonia to jest bardzo ciekawy kraj i my się tam wybieramy, bo rozwiązanie konkursu mamy tym. Ja tutaj, słuchajcie, muszę wam przerwać na razie, mówię do podcasterów oczywiście, wasze pytania za chwilę, ponieważ my postawiliśmy sobie za punkt honoru, że nasi słuchacze zadają pytania. I tutaj Adam Furtak się do nas dobija i pytanie do gościa ma następujące. Jak ma się rozkład finansów kolarstwa torowego do kolarstwa szosowego, a triatlonu? Chodzi o sprzęt.
No jeżeli chodzi o kolarstwo torowe, są specjalne rowery, ostre koło, rower, no, jeżeli chodzi o koszt roweru, są bardzo, bardzo podobne. W triatlonie, no, tu mamy na przykład przerzutkę, też ale jaki to może być koszt takiego profesjonalnego roweru, którym można się ścigać na międzynarodowej imprezie i osiągać międzynarodowe sukcesy, roweru torowego? Jaki to jest koszt? No, z górnej półki mamy rower Rama 40-50 tysięcy, jedno koło 10 tysięcy, czyli dodatkowo 20, czyli to jest 60-70. Jedna guma kosztuje w granicach 2000 zł, w którą pakujemy 15 atmosfer powietrza, ona jest naklejana, tak zwana szytka, waga takiej gumy 110 gram, 19 mm szeroka, czyli taki jak tutaj już wcześniej rozmawialiście, taki kondonik cieniutki. To jest naklejone. To, czyli najlepiej czuć. Czyli w stówce się zamkniemy, tak? Tak. 100 tysięcy złotych zamkniemy. To jest taki dobry. Jeszcze tam, do tego, czy tak, jest taka lateksowa. Oczywiście. Hubert, to ciebie nie odbijamy. To ciebie nie stać na kolarstwo. Nie żartuję. Słuchajcie. A jeżeli chodzi o szosowy rower? Temat właśnie. Ale mamy 70, mamy na sam koniec. Że jeszcze mamy 70 tysięcy złotych, tak? 70 tysięcy taki. No 70 do 100. Do 100. Bo jeszcze tam dojdą mierniki mocy, kask, ubiór. Czyli po roku buty, te faktury, buty, przepraszam. Słuchajcie, roku... buty na przykład, no, mogą być zrobione jako indywidualnie projekt, odlew, które mogą kosztować, no nie wiem, standardowe buty 2000 zł, te zarobione na zamówienie z karbonową podeszwą 10 tysięcy złotych. Także to są różne... I robiłeś odlew bez obciętych paznokci, Daniel? I wszystko bierze w łeb. Czyli słuchajcie, tutaj aplikacja nasza, tak jak Andrzej powiedział, faktury to... Poczekajcie, bo musimy troszeczkę pozmieniać te kwoty, bo na te rowery nie zarobimy, mamy, chcemy wystartować. Na razie nie rozmawiamy, kto płaci za to, kto płaci. My rozmawiamy, co jest potrzebne. Czy rower szosowy w związku z tym może być droższym rowerem, czy jest tańszym rowerem? Znaczy, jeżeli chodzi o rower szosowy, to mówię, to są bardzo podobne ceny, dlatego że no, w szosowym rowerze mamy dodatkowo jeszcze przerzutki, tam pełna elektryka, teraz już jest modna, też jest pełne koło, tam koronka, no troszeczkę jest technicznie inaczej ten, ale cenowo jest bardzo podobny. A rower triatlonowy, czyli pewnie naszemu słuchaczowi chodziło o rower czasowy. Rower czasowy, tak, no bo na torze też mamy rower czasowy, zmieniamy kierownicę i mamy niektóre konkurencje, możemy jechać na tak zwanej lemonce, czyli tej podpórce, na której są troszeczkę inne kąty, inne przesunięcia siedzenia, natomiast triatloniści bardzo siedzą z przodu, praktycznie oni leżą na kierownicy, natomiast przepisy w kolarstwie są takie, że w średnich tych dłuższych wyścigach szosa i na torze siodło musi być względem osi suportu cofnięte 5 cm do tyłu, a w sprincie może być na 0. Natomiast triatloniści mają bardzo przesunięte, na plusie jeszcze czubek bliżej siedzenia. To pewnie wiąże się z tym, że później mają taką konkurencję jak bieg i pewnie chodzi o specyfikę pracy później podczas biegu mięśni, żeby one były podobne do tej specyfiki, która jest w kolarstwie, myślę, tak się wydaje. Czyli to są ceny bardzo podobne. Bardzo podobne. Czyli jak mamy stówkę, to możemy brać za kolarstwo torowe, szosowe albo triatlon. Czyli jak to Mezo śpiewał, 300, 200, stówka, życiówka. No i już, proste. Słuchajcie, no drogi sport, no, porównując do pływackiego, to no, oczywiście, jeżeli by ktoś chciał sobie kupić basen, 20 milionów złotych zwyż, ale jeżeli nie potrzebuje kupować basenu, tylko wystarczy bilet w kasie, no to jest zdecydowanie tańszy sport. Majtki, okularki, można bez okularków. Są baseny, na których nawet w czepku nie trzeba pływać. No na rowerze triatlonowym będziesz jeździł po drodze, natomiast typowo kolarstwo torowe jest wymagany również tor kolarski, który będzie też odpowiednio kosztował. Bez tego ani rusz, mamy jeden. No wiem, bo płacę za ten tor. Tor w Pruszkowie 250 metrów, drewniane, w hali jedyny. Ale każda pasja Polsce, jest warta także, pieniędzy po prostu, tak, które na nią także, wydaje. Także... Adamowi dziękujemy, Adam nam dziękuję za pytaniem, a my dziękujemy Adamowi, że zadał to pytanie. Też chcemy wam już a priori podziękować za pytania, które nam zadacie jeszcze do naszego gościa i w ogóle nam zadacie te pytania. Przejdźmy do kolejnych pytań, bo Andrzej tu przygotował 17 stron i bardzo proszę. Żart to był taki żart. Wiem. Jeszcze chciałem o sprawy techniczne, ponieważ za moich czasów, kiedy przygotowywałem się do startu w triatlonie, każdy trener kolarstwa sugerował mi jazdę na rowerze na ostrym kole, czyli na takim rowerze, na jakim się jeździ na torze, w okresie zimowym, a nawet do późnej wiosny. Chodziło o to, że
jazda na ostrym korze ma poprawić naszą technikę jazdy? Przede wszystkim technika jazdy to jest jedna rzecz, druga efektywność pracy, bo ostre koło zaletą tego jest, że od momentu jak wsiądziemy na rower i ruszymy do momentu zatrzymania cały czas pedałujemy, czyli cały czas pedałujemy na okrągło, nie ma wolnobiegu. Znaczy można przestać, tylko wtedy zmieniamy dyscyplinę na skoki na przykład narciarskie, tak? No może niekoniecznie narciarskie, tak daleko nie polecimy, raczej będzie to krótki skok i myślę, że bez telemarku. Ale chodzi o to, że wymusza to ostre koło stały rytm pracy nogi, tak? Który zapada w pamięć mięśniową. Dzięki temu później na rowerze z przerzutką mamy lepszą technikę obrotu. Pracujemy cały czas na okrągło. Nie ma tego momentu, że możemy przestać pedałować i jechać. Albo w jednym momencie nacisnąć mocniej, a w drugim słabiej, tak? Bo jakby to koło napędza nam korbę w jednym tempie. No i w tym momencie też naciskamy, mimo to, że automatycznie jak gdyby chodzi część napędowa, czyli suport jest połączony tylko z jedną koronką z tyłu, i tak powiedziałem, nie ma wolnego biegu, czyli musimy cały czas pedałować. Prędkość jazdy zależy tak, od przełożenia, no i od kadencji, w jakiej pedałujemy, tak. Prawda? Jeżeli chcemy przyspieszyć, to musimy kadencję zwiększyć, czyli pedałujemy szybciej. Mhm. Tak jak w kolarstwie mamy różnorodność tej kadencji, zmienna jest, bo to wiadomo, że są akcje, skoki. Tak ma w triatlonie potrzebna jest praca równa, bardzo mocna, równa. Mniej więcej kadencja zawodnicy używają, jeżeli chodzi o triatlon, 90 obrotów, może tam niektórzy bardziej są dynamiczni, no to do 95. Na pewno nie jeżdżą tak twardo jak szosowcy z racji tej, że później schodzą z roweru i muszą dalej biec. Także nie używają tych przełożeń takich, że z przodu bardzo duża tarcza, dużo zębów, nie wiem, 53, 55, a z tyłu na przykład 11, gdzieś tam może z wiatrem, z góry wrzucają. Natomiast no, w kolarstwie szosowym dosyć często jest to używane. Grzegorz, wspaniale jest Ciebie posłuchać. Super informacje. Jestem naprawdę ostro zainteresowany. Czyli powiedz, jak oglądamy zawody, szczególnie najczęściej nasz widz ogląda pewnie na Igrzyskach Olimpijskich kolarstwo torowe. Jak zawodnicy już kończą wyścig, czyli już się wyścig rozstrzygnie, oni cały czas jeszcze jeżdżą. Bo nie mają hamulców. Właśnie dlatego, że nie muszą mogą tego roweru zatrzymać, tak? Tak, nie ma hamulców, nie ma tego wolnego biegu, że przestają pedałować, więc muszą wytracić prędkość za pomocą właśnie nóg. Czyli potrzebują tam jedno, dwa okrążenia. Czyli delikatnie oporują nogami. Oporują, nie żeby dodają do przodu, nie naciskają, oporują i po prostu jest specjalny tratuarek taki poniżej miaru toru, płaski, bo kąt nachylenia na torze to jest w granicach 42-43 stopnie w łuku, żeby można było na tym krótkim dystansie dwa razy pokonać zakręt 180 stopni, także kąt nachylenia musi być, siły ośrodkowe. I nie wylecieć stamtąd. I nie wylecieć, siły ośrodkowe. Przede wszystkim jest po to, żeby jeżeli jest płaskie i mamy wolnobieg na szosie, to zawodnicy, którzy składają się w zakręt, podnoszą tą korbę do góry i im jest łatwiej. Natomiast jeżeli to by wszystko szło na okrągło, no to na tą stronę, w którą się składamy tą korbą, czy to w lewo, czy w prawo, jesteśmy w stanie zatrzymać. Słuchajcie, mamy tutaj naszego wiernego słuchacza Dario, pozdrawiamy, który był też naszym gościem. Dario, dziękujemy Ci za Twoją rewolucyjną czujność. Ja czasami nie jestem w stanie realizować, zadawać pytań i jeszcze przywoływać podcasterów do porządku, ale ja pracuję nad tym. Co znowu zrobiliśmy? Akurat teraz nic. Teraz nic. Dlatego mnie to zaskoczyło. Dario znowu się skarży. Nie, na mnie się skarży. Już musiałem winę zwalić na was. Słuchaj, jutro zaczynają się Mistrzostwa Europy, które będziesz komentować. Zdradź takiemu laikowi jak ja, na co ma zwrócić uwagę w przypadku zawodników, których nie zna. No, wchodzę w sport, tak? Konkurencji nie zna. Chcę wejść, bo tutaj promujemy wszystkie sporty i jesteśmy od tego właśnie jako Run Forest Podcast, żeby wejść tak, wiesz, nie jako taki, kurczę, zielony zając, tylko już taki lekko opierzony kurczak, który, ten zawodnik patrzy cały czas w lewo, na przykład, tam widać gdzieś, albo kask ma taki. Już pytam bardziej, wiesz, śmieszkowo, ale chciałbym się dowiedzieć, ja jako laik, na co mam zwrócić uwagę, przystępując do, jak już postawię popcorn, zrobię sobie drinka i na co mam zwrócić uwagę? Żeby było to interesujące. Interesujące, dokładnie.
No przede wszystkim... Na twój komentarz, to już wiemy. Przede wszystkim. Dzisiaj od 16:30 będę w Eurosporcie, także już dzisiaj są... Będzie można na żywo obejrzeć kilka konkurencji, krótszych, sprinterskich, rozgrywek, dłuższych. Wyścig punktowy kobiet będzie, także na 100 okrążeń toru kobiety się ścigają. Wow. Także. A co się dzieje, jak zawodnik już nie ma mocy? Jeszcze tak przerwę chwilę, bo mnie zainteresowało to wytracanie prędkości, kompletnie zajechane nogi. Są takie sytuacje, że już nie jest w stanie kręcić i ten rower go... Jeżeli jest na przykład taki wyścig grupowy i, no, i traci moc, no to zostaje na jedno okrążenie, czyli peleton go dubluje, on traci okrążenie. No jeżeli dalej ma taką moc, to albo zjeżdża i już nie kontynuuje, sędziowie go sam decyduje. Ewentualnie, jeżeli straci drugie okrążenie, to sędziowie go zdejmują automatycznie. Są takie przypadki, że zawodnik jest w stanie nadrobić to stracone okrążenie? Samodzielnie nie. Znaczy inaczej, są przypadki, że trwa wyścig i jakaś grupa zawodników odrywa się od peletonu i nadrabia okrążenie. Wtedy ci, co nadrobili okrążenie, są automatycznie, ilu ich nadrobiło, taka jest kolejność na mecie to jeszcze jest później tego, ale ci zawodnicy są sklasyfikowani w pierwszej kolejności. Mhm. Czyli pięciu nadrobiło, to tylko z tych pięciu się wyłoni na mecie zwycięzca, dopiero następny będzie już szósty. Grzegorz, ale wracając do pytania Daniela, na co laik ma zwrócić uwagę, żeby zainteresował się szybko dyscypliną podczas... No przede wszystkim musi być cierpliwy. I oglądać od początku do końca. Przede wszystkim musi być cierpliwy, słuchać komentarza twojego fachowców, bo no są, tak jak powiedziałem, są konkurencje ze startu zatrzymanego, są konkurencje zwrotnego, są konkurencje grupowe. No i mamy wyścig drużynowy, na przykład, gdzie jedzie czterech zawodników czy cztery zawodniczki na 16 okrążeń. Mhm. Dokonują zmiany, startują, dokonują zmian, później po tych 16 okrążeniach kończą trzy muszą dojechać do mety, żeby czas był mierzony. Wczoraj mieliśmy kilka upadków już w drużynie. O, to jest chyba ciekawsze. No może nie najciekawsze, no bo to są czasami... Bardziej spektakularnych, tak, i bolesnych. Tragedie ludzkie, to jest sport niebezpieczny, prawda? Tragedie ludzkie o tyle, że zawodnicy się szykują, mają tam jakieś plany życiowe i przychodzi taki moment, wyścig trwa niecałe 4 minuty i w pewnym momencie zmęczenie, źle oddana zmiana, zawiesił koło na kole, tu nie mamy hamulców, także jadą zawodnicy bardzo blisko, z odległości 10 cm koło. I wy to nazywacie lizną koło. Tak? Lizną koło, czyli zaczepił swoim przednim o jego tył. I grupa leży. No może nie grupa, ale ktoś leży. Jak trzech leży, to jeden, to tworzą kanapkę. Ale Grzegorz, bo jesteśmy przy tym, że to jest sport również niebezpieczny. Ty jesteś po przynajmniej dwóch poważnych kontuzjach, tak? Masz połamany nadgarstek totalnie, miałeś uraz głowy, tak? Czy na obojczyki. No. Nadal się ścigasz i nie boisz się? Znaczy tak, no tak jak kiedyś mi lekarz w szpitalu powiedział, najważniejsze to są wnętrzności, żeby były dobre, natomiast kości to się wzrosną. Grzegorz, słuchaj, maraton w Poznaniu, który odbył się w niedzielę, miał opóźnienie 45 minut. Ja chciałem zadać tobie pytanie o sytuacje, w których zawodnicy popełniają falstarty, czyli chcę ciebie zapytać o ostatnie Igrzyska Olimpijskie, gdzie to trwało w nieskończoność, popełnianie tych falstartów, analizowanie tych falstartów i Bóg wie co tam jeszcze. Jak reagują na to zawodnicy, którzy no za chwilę mają się ścigać i to trwa i trwa i trwa, a przede wszystkim dlaczego po falstarcie ewidentnym zawodnik jest dopuszczany do kolejnego zachowania. Sportowe zachowanie. Jeżeli przepisy pozwalają puścić dalej wyścig, dlaczego na przykład nie jest dyskwalifikowany za niesportowe zachowanie? Jeżeli chodzi o ten moment rozgrzewki, przygotowania się do samego startu, no wiadomo, że takie te nieprzewidziane sytuacje, czyli falstarty, nie wiem, awaria sprzętu, bo maszyny startowe, też to nieraz zawodzi. No jak gdyby to musi być wkalkulowane, tu nie można panikować, tu trzeba w tej sytuacji, no nie jesteś sam, są jeszcze cała grupa zawodników, czyli można powiedzieć, że wszyscy mają równe szanse. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, że w Poznaniu było 40 minut, to myślę, że to jest nieduży falstart. Ja w Poznaniu się ścigałem 10 września na Bike Challenge, na starcie staliśmy, słuchajcie, półtorej godziny się start opóźnił. Stało ponad 1000 osób. Jezu, jak siusiu zrobić. Czyli słuchajcie, hasło, w krzaki. Słuchajcie, hasło, zostaw ślad
w Poznaniu jest trafne, bo zostawia on na dłużej. No, także staliśmy na starcie, słuchajcie, półtorej godziny. Notabene jeszcze 15 po 11, to już dokładny taki czas powiem, zaczęli wpuszczać do sektorów. O 12 miał być start, a wystartowaliśmy 13.30. Bo ktoś tam czegoś nie ten. Także no, zdarzają się takie przypadki, trzeba być przygotowanym na to. I tu decydują też właśnie ta odporność taka psychiczna, nie panikujemy, nie narzekamy. Nie tracimy energii. Jesteśmy tu i teraz i musimy się po prostu do tej sytuacji jak gdyby zaadoptować i wziąć to w swoim jak gdyby przygotowaniu do startu. Grzegorz, proszę powiedz o tych Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest jedyny moment, w którym ja oglądałem start Polaku, bo Polak startował w tym finale i było to dla mnie i dla mojej małżonki frustrujące, co się tam wydarzyło. Liczyliśmy i trzymaliśmy kciuki i nawet bardzo dobrze wygląda we wcześniejszych biegach nasz reprezentant. Powiedz, dlaczego przy ewidentnym falstarcie, przy ewidentnym wykroczeniu, czyli dogonieniu tej maszyny elektrycznej w nie zbyt wcześnie, czyli takim ruszeniu, tak? Bo tak to można nazwać. Znaczy nie, to jest był wyścig akurat Keirinu. Jakąś część wyścigu, część dystansu prowadzący na, czy to na dernie takiej motorowerze spalinowym wspomaganym pedałami, czy na rowerach elektrycznych, to teraz z tego tytułu, że ekologia bierze górą i na tych obiektach w halach trochę czuć tą mieszankę, jak ona jest spalana. Prowadzący ma określony dystans. Mieli 6 okrążeń, 2,5 okrążenia do końca prowadzący zjeżdża. I jest kwestia, żeby nie wyprzedzić, w przepisach było nie wyprzedzić tylnego koła przed momentem, jak on opuści ten. Ewidentnie naruszył to Brytyjczyk w pierwszym biegu z Malezyjczykiem Awangiem. Później to samo zrobił Niemiec, ale tak jak mi było wiadomo, bo ja tam nie byłem, sędzią głównym był Niemiec, prezydentem Międzynarodowej Federacji Kolarskiej jest Brytyjczyk, więc tu Brytyjczyk, tam Niemiec. I wiadomo, że to są powiązania. Jakby to zrobił Damian Zieliński, który startował właśnie w tym biegu, czy inny zawodnik nie z tej wielkiej koalicji, którzy jak gdyby, bym powiedział kolokwialnie, rozdają karty w kolarstwie torowym, no to być może by został zdjęty z toru i w kolejnym biegu by pojechali bez Polaka. A że to zrobił Niemiec czy Brytyjczyk, to jest jak gdyby pokazali, no... Kto rządzi? Nie, żółtą kartkę i pozwolili stanąć na starcie. A powiedz Grzegorz, jak traktowane jest kolarstwo torowe w związku? Bo bardzo często te niszowe dyscypliny w związkach mają pretensje do związku, że są traktowane po macoszemu. Czy Związek Polski, Związek Kolarski poważnie traktuje kolarstwo torowe? No jeżeli chodzi o finansowanie w ogóle kolarstwa, no to wiadomo, że przede wszystkim główne finansowanie to są Ministerstwo Sportu. Ministerstwo Sportu nie da pieniędzy, jeżeli nie ma jakiejś perspektywy. W kolarstwie torowym mamy 10 szans medalowych, 5 u kobiet, 5 u mężczyzn. Także to jest no, jedna, jeżeli chodzi o to akurat kolarstwo torowe, a w ogóle o całą dyscyplinę mamy jeszcze szosę, czasówki, kobiet, tak. Ten kolarstwo górskie, doszedł jeszcze trial. Także mamy tych szans medalowych, można powiedzieć, po lekkiej atletyce, nie wiem, tam w wioślarstwie, pływaniu. Związek jest w czołówce, jeżeli chodzi o ilość zdobywanych medali w ogóle w kolarstwie. Także tu, jeżeli chodzi o kolarstwo torowe, no, został wybudowany w 2008 roku, został oddany do użytku tor kolarski w Pruszkowie. Z tego tytułu, że... Przekazany związkowi. Od 2005 roku zmienił się czas rozgrywania zawodów torowych. Głównie to są najważniejsze imprezy, czyli Mistrzostwa Europy trwające już teraz w Berlinie do niedzieli włącznie. Za chwilę będziemy mieli Puchar Świata w Pruszkowie 3-5 listopada. Zapraszamy serdecznie. Następny weekend 9-12 w Manchesterze. Później jeszcze dodatkowo w Milton w Kanadzie i w południowej Ameryce, w Chile. Także jest i już w lutym będą rozgrywane Mistrzostwa Świata w Apeldoorn. Także ten sezon przypada na zimę. Nie byłoby możliwością, żeby przygotowywać się i zdobywać jakiekolwiek wyniki torowe bez możliwości trenowania na takim obiekcie, jak mamy w Pruszkowie w tym okresie, czyli w zimę. Także kolarstwo torowe jest finansowane przez
Polski, przez Ministerstwo Sportu. W Polskim Związku Kolarskim są stworzone kadry, jest szeroko pojęte szkolenie, także tu są zawodnicy wyposażani w sprzęt. No, tam na pewno są mankamenty, bo chciał, tak jak tu wcześniej wspominaliśmy o tych zarobkach, czy no wiadomo, że jaki wynik, też nie ma tu, zawodnicy głównie liczą na stypendia ministerialne. Wiadomo, że tam są stałe kwoty, zajęte miejsce, jest przyznane odpowiednie stypendium. Jak jesteśmy już przy związku i przy szkoleniu, cały porządny plan szkoleniowy przygotował swego czasu Andrzej Piątek. I ten program był realizowany przez kilka lat i doprowadził polski sport kolarski do wielkich sukcesów. W ostatnim czasie podziękowano Piątkowi za współpracę. Czy ja dobrze zrozumiałem sytuację w związku? No, czy to jest nagroda dla Andrzeja Piątka za sukcesy, czy powiem tak, że co takiego się wydarzyło? Nie jestem w tej chwili w środku, sam zostałem zwolniony, tylko że przez innego prezesa, widocznie to jest modne, w 2013 roku, także nie jestem. Ale z tego, co słyszę, po prostu no, to są jakieś rozgrywki. Panowie, no bym powiedział, grają w bierki. A są już dorośli. A są dorośli, także zamiast tworzyć jakąś grupę, no bo wszyscy są ze środowiska. Tak. I Andrzej Piątek miał sukcesy jako trener, jako szkoleniowiec. Przeszedł wszystkie etapy szkolenia i prezes Darek Banaszek również prowadził grupy zawodowe. Był sam zawodnikiem, ścigałem się z nim. Także jesteśmy wszyscy z tego środowiska, a w tym pewnym momencie jest dosyć taki, no bym to nazwał, jakieś tam podziały, frakcje, układy, układziki. Czyli nie ma wspólnego interesu. No, gdyby był wspólny interes, no to każdemu zależałoby, żeby tych fachowców trzymać w związku. Tak, każdy mówi, że tu wynik jest najważniejszy, że to, że tamto, ale otoczka tego wszystkiego i ten, no nie jest taka napawająca optymizmem po prostu. Cały czas coś tam się dzieje, no ale to widocznie tak musi być. Jak jesteśmy przy związku, Grzegorz, ja wiem, że to może być trudny temat, ale chciałbym się ciebie zapytać. Czy wiesz, że ty jesteś osobą, która może bardzo solidnie nadszarpnąć strukturę finansową Związku Polskiego Związku Kolarskiego, ale może właśnie nawet nie do końca o tym chciałem mówić, tylko twoja precedensowa sprawa może doprowadzić inne związki do problemów finansowych. Wiesz, o czym mówię? No, mam pozew z Polskim Związkiem Kolarskim, to nie jest tajemnicą, on już się ciągnie dosyć długo. Jest sprawa o pracę w nadgodzinach. No i po prostu miałem takie prawo, skorzystałem z tego. Nie, jak gdyby nie rozważam tego w konsekwencji tam, jak to pociągnie, jaka będzie sytuacja, jak to będzie rzutowało na pracę innych trenerów. Myślę, że trenerzy w jakimś stopniu są niedoceniani, będąc trenerem, będąc zawodnikiem, później trenerem. Spędziłem w związku ponad 6 lat, także wiem, jak to wygląda, jak trenerzy, jakimi są obarczeni różnymi dodatkowymi problemami. Myślę, że po prostu, jeżeli, zresztą miałem kilka opinii takich, też z trenerami rozmawiałem, że zresztą w sądzie mecenas powiedział również, że to jest pierwsza taka sprawa, że trener za jakieś tam nadgodziny. Ale ja miałem umowę jak każdy człowiek, 8 godzin dziennie, 40 tygodniowo. Ja nie miałem umowy typu kontrakt, bo też związek może nie chce podpisać kontraktu na przykład, bo z kontraktu też muszą się wywiązać, nie? Czyli coś stworzyć. Znaczy, byłeś normalnym pracownikiem etatowym, miałeś wypłacane wynagrodzenie za etat. Natomiast trenerzy nie powinni być pracownikami etatowymi, ponieważ bardzo często wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania i prowadzą treningi na obozach, wyjeżdżają na zawody i wtedy nie mają dodatkowego wynagrodzenia za to, jak normalny pracownik, który jest wysyłany w delegację. Nie znam prawa pracy, ale za soboty, niedzielę stawka podwójna, na wyjeździe poczwórna i tak dalej, i tak dalej. Trener dostaje suchą pensję. I teraz chodzi o to, że jeżeli ty wygrasz sprawę w sądzie, to znaczy odzyskasz te pieniądze za nadgodziny, za tą dodatkową pracę, to inni trenerzy
którzy rozstali się w podobny sposób ze związkiem, czyli zostali w sposób niewłaściwy zwolnieni z tego związku, mogą się upomnieć o swoje, za twoim przykładem. Tak, tylko, a wcześniej do głowy im to nie przyszło, tylko dopiero ty pokażesz im, że mają prawo upomnieć się o swoje pieniądze. I myślę, że w związkach, które są świadome, tam już się mogą prezesom nogi zatrząść troszeczkę pod sobą. Ja zawsze wiedziałem, że mamy ludzi sukcesu w naszym programie. Znaczy inaczej, ja powiem tak, że ci co mają, co mogę doradzić, ci co mają jakieś tam jeszcze ewentualnie się wahają czy coś, no to muszą się spieszyć, bo to tylko można do 3 lat wstecz zrobić, także... Nie jest nieskończoność. To nie jest nieskończoność. No to troszeczkę uspokoiłeś teraz prezesów w związku, że tylko... Sprawdzają tylko ci, co byli zwolnieni w ostatnich 3 latach. Tak, panowie, ja proponuję, żebyśmy już zmierzali bezpiecznie do portu, ponieważ... A ja dobrze usłyszałem, że jest jeden tor w Polsce. Hubert, dopytasz to... Taki jak mamy w Pruszkowie z drewnianą nawierzchnią, na której są rozgrywane te najważniejsze imprezy. Jest tylko jeden i to powstało nie tak dawno, bo w 2008 roku, ja zakończyłem karierę w 2006, czyli w Polsce się nigdy nie ścigałem. Nigdy się nie ścigałem na takim torze, nie miałem warsztatu pracy. Zawsze się tułaliśmy gdzieś tam, Frankfurt nad Odrą, Lwów, Moskwa, Bütgen tam w zachodnich Niemczech. Powiem więcej, zawsze trenowaliśmy na takich obcych torach, jak inni jedli posiłki, czyli mieliśmy czas do treningu albo porze śniadania, albo w porze obiadu, albo w porze kolacji. Jak inni jedli, odpoczywali, to my dopiero mogliśmy potrenować. Bo prawdziwi zawodowcy nie klękają, tylko bydlęta klękają. To jest prosta zasada naszego podcastu. A za 2 miesiące święta. Ach, więc dokładnie. Nie miałeś okazji trenować na takim torze, jaki jest w Pruszkowie. Dzisiaj możesz prowadzić na tym torze treningi. Treningi prowadzisz również z naszymi mastersami, z naszego klubu Warsaw Masters Team. Od kilku lat nasi mastersi są bardzo zadowoleni, że doradzasz im, że ich szkolisz. Chętnie uczestniczą w tych treningach. Co możesz powiedzieć o amatorach, którzy przygodę ze sportem kolarskim, jeszcze torowym kolarstwem, rozpoczęli w dorosłym wieku? Że mają lepsze warunki od Grzegorza. To na pewno. Można powiedzieć, tak. No i fajnie, że po prostu chcą jeździć na rowerze. Rower jest, no bym powiedział, jedną z form takiej bardziej bezpiecznej dla zawodnika i dla osoby, która chce jeździć formą aktywności fizycznej. Dlatego, że mamy 4 punkty podparcia. Ręce, nogi, siedzenie. Nie obciążamy, tak jak na przykład w biegach, kontakt z twardym podłożem. Zawsze powtarzam, że bieganie jest bardzo niezdrowe. Dlatego wielu zawodników... I goli ze wszystkiego to bieganie. Wielu zawodników trafiło do kolarstwa poprzez zalecenie lekarzy, że mają po prostu jeździć na rowerze, bo nie wiem, dysfunkcja jakaś ból kolana, tam innych części, żeby nie biegali, tylko jeździli na rowerze i trafili. No teraz na przykład takim zawodnikiem, który trafił niekoniecznie z biegania, ale ze skoków narciarskich, jest Primož Roglič. Słoweniec, który trafił ze skoków narciarskich do kolarstwa i jeździ bardzo dobrze. Jeździ na czas, dobrze po górach, także jest taka... I wy też możecie trafić do kolarstwa torowego. 11 listopada rozpoczynamy sezon kolarski na torze. Możecie trenować pod okiem Grzegorza Kreinera, czyli nie ma lepszego trenera dla was w tej chwili. Zachęcamy, zapraszamy. Wystarczy się z nami skontaktować, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób można pod okiem Grzegorza Kreinera trenować kolarstwo torowe. Tylko Grzegorz, jedną rzecz, jakby ktoś, grupka chciała przyjść do ciebie trenować, to jaki to jest wydatek na taki podstawowy rower? Bo muszą mieć swój, tak? Skoro się pytasz, to znaczy, że cię nie stać. Nie, to nie musi mieć. Funkcjonuje. Ja generalnie muszę tutaj sprostować, ja nie prowadzę takich prywatnych lekcji, tak jak tu Andrzej wspomniał. Jeżeli jest grupa, która jest zainteresowana, żebym poprowadził trening, to grupa musi sobie zorganizować, czyli zarezerwować czas na wyłączność, bo jest coś takiego. Czas, rowery? I rowery, tak. Ostre koło w Pruszkowie, u Jurka Brodawki. Na stronie Polskiego Związku Kolarskiego. Można wypożyczyć rower,
i można po prostu strasznie droga sprawa zarejestrować, także... Słuchajcie, znaczy, i tym optymistycznym... Jeżeli, rower kosztuje 100 tysięcy złotych. Nie, to nie akurat nie, o takich cenach mówimy, akurat nie na te rowery, bo ten, ale w każdym bądź razie, jeżeli ktoś by miał kupić rower po to, żeby sobie przyszedł, nie wiem, raz czy dwa razy pojeździć na tor, to naprawdę zapraszam, opłaca się wypożyczyć ten rower, zapłacić tam 40, pytałem, no? 45 zł. Jak duża grupa przychodzi od Andrzeja, Grzegorz? Hubert chciał nagrać sobie wywiad, znaczy, i sobie kupił urządzenie. Tym samym, ponieważ wymykacie się spod kontroli 20 do 25 osób. Ponieważ wszyscy tutaj podcasterzy wymykają się spod kontroli. Słuchajcie, znowu pobiliśmy rekord. Mój czerwony zegarek pokazuje godzinę 43 minuty. Przecież tylko jednego gościa mieliśmy. No właśnie, tym samym może... Jest jaka masakra. To jest, ja nie wiem, ale słuchajcie, cały czas nam dzisiaj oglądalność rośnie, bo patrzę po wskaźnikach, być może nasze widzki nie poznały nowego podcastera w osobie starego podcastera Huberta, ponieważ on się ogolił. I tam między sobą ty, zapomniał nóg ogolić. Ranfory, zobacz jak Hubert wygląda, zobacz. Miał nogi ogolić, a ogolił brodę. I okazało się, że... Ale ja na pewno odsłucham bardzo szybko podcast, bo ja tam nie dosłyszałem, co ty, Andrzej, powiedziałeś o goleniu do końca, wiesz? Słuchajcie, to wy sobie... Może ja jeszcze coś dodam na koniec, słuchajcie. Bo widzę, że tu czas was goni. Niemniej jednak ja tu za jak gdyby takim akcentem, co mogę. Zachęcam wszystkich do jazdy na rowerze. Żadna pora roku nie jest straszna. Najważniejsze, żeby się dobrze ubrać. Mamy teraz różnorodność odzieży sportowej. Można niedrogo kupić jakąś ocieplaną bluzę, do tego jakąś czapkę i wsiadać na rower, jeździć nawet zimą. Najważniejsze, uważać tylko na momenty, gdzie tam ślisko, gdzie mokro, ale wszystkich zachęcam. Ja sam trenowałem również w warunkach takich, jak mamy, czyli w Polska zima, gdzie jest temperatura ujemna. Jeździłem na rowerze, także w międzyczasie, między wierszami również zapraszam do Pruszkowa, żeby poczuć tą różnicę, gdzie na przykład patrzymy przez okno, leży śnieg, a my to możemy na krótko, w krótkich spodenkach, w krótkiej koszulce pomykać. Na hali jest 20 kilka stopni ciepła, także jak komfortowo. A nasze dzieci mogą pograć w badmintona, pojeździć na rolkach, na deskorolkach, na terenie, pięknym terenie obiektu pruszkowskiego. Ja chciałbym ciebie zaprosić na spektakl Triathlon Story, czyli chłopaki z żelaza, który odbędzie się w poniedziałek o... Ale Darczak jest bezczelny. Mi powiedział, że w piątek zaproszenia to... O godzinie 19, ponieważ to jest spektakl o triatlonistach, a jedną z dyscyplin w triatlonie to jest kolarstwo, więc myślę, że na pewno ci się spodoba. Prawdopodobnie to jest beka z triatlonistów, więc tobie też pewnie będzie się podobało. Ale sami triatloniści się ze siebie śmieją, także spokojnie, nie będzie źle. Pozdrawiamy Piotra Nowaka. Tak, i słuchajcie, i tak fajnie Grzegorz powiedział, że można na krótko pojeździć, poczuć trochę luzu i nie zerkać na to, że jest kurde minus 15 i śnieg. Jak to by powiedział nas celebryta ze świata komentatorskiego, piłkarz bez nazwisk, bo żeby później tutaj nie było pozwów. Tak mamy. I można poczuć procesów się tak na pełnej pej trzy kropki. Tak, można. Słuchajcie, i tym jakże mocnym akcentem męskim zakończyliśmy spotkanie z Grzegorzem Kreinerem. Grzegorz, bardzo ci dziękujemy. Cieszę się, że ukradłeś nam show. No. Bo to jest rzadkość w naszym podcaście, ponieważ my, wiesz, no, nie pozwalamy rozwinąć się naszym gościem, ale cieszę się, że dalej zawodowiec, tak? Zawodowiec, zawodowy. Człowiek z telewizji przecież. Słuchajcie, szczerze powiem, że nie starałem się bardzo, wyszło to jak gdyby automatycznie. Niemniej jednak jest przekrój tematów jest tak ogromny, tak. Mamy kilka konkurencji, nie tylko kolarstwa torowego, szosowego, górskiego, trialu rowerowego. Jak będzie okazja. Myślę, że jeszcze będzie to... Ale jak tylko będzie okazja, czuj się zaproszony i sam się odezwij, że jest temat, wpadniesz na kawę, pogadamy. Chciałem widzom jeszcze tylko wyjaśnić. Czyli co, Andrzej, chłopaki? Powiem, że tu mam mentora w postaci Andrzeja, który po prostu tu wszystko ładnie organizuje. To jest mój mentor już. Jeżeli mogę się przyłączyć do was, Andrzej, stworzyć inną figurę Grzegorz, bo tu chciałem jeszcze widzom wyjaśnić, że oni mają pretensje czasami, że my nie zawsze dajemy dojść do głosu naszemu gościowi, który chce się wypowiedzieć. My nawet jeżeli nie dajemy się wypowiedzieć, bo nie damy możliwości powiedzenia o wszystkim przez godzinę czy 40 minut, nie ma takiej opcji, ale my przedstawiamy wam gościa, interesującego bardzo gościa, i wy dzisiaj w 20 sekund możecie znaleźć w internecie wszystko o tym, co Grzegorz ma do powiedzenia. Więc to znaczy nie, to jest pomysł, wszystko o gościu, program również. Wszystko o gościu jako takim, ale to co powie na wyłączność tylko w Run Forest Podcast. I pamiętajcie, tylko na ostrym kole.
Tylko na ostrym kole. I cienkiej gumie. Ja będę uczynał. Słuchajcie, jeszcze na koniec. Jeszcze na koniec. Pamiętajcie, że jesteśmy też programem kulturalnym. Czytamy najnowszego noblista. Jest lekko nudnawy, tak od 140 strony, ale podejmijcie wyzwanie. Druga sprawa. W poniedziałek jeszcze kto nie zdążył kupić biletu, to Andrzej będzie zatrudnił dwóch koników przed wejściem do Domu Kultury. Ale Daniel, i zawsze perfidny jest. Perfidny. Jest piątek, Hubert. Zaproś w piątek, wiesz, niech mają trzy. Ale słuchaj, on po prostu sprawdza. Dwie godziny później zapraszam. To są tak zwane, wiesz, to są tak zwane heheszki dla kumatki. Bardzo dziękujemy, Grzegorz, jeszcze raz. Ja również dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Andrzej, naszemu nowemu podcasterowi, który sobie ogolił, wiesz... Zamiast nogi ogolił sobie brodę. No i słuchajcie, i wam dziękujemy, drodzy widzowie i słuchacze Run Forest Podcast, że wytrzymujecie z nami po prostu tak długie nasiadówki w piątek. My wiemy, że piątek piątunio i zaczynacie już flaszki otwierać o 13, ale cieszymy się, że z nami. I tym samym optymistycznym akcentem dziękuję. Ja wyłączam wszystko. Dzięki ja wszystko bardzo. Wyłączam. Bardzo dziękujemy. Hop. To do zobaczenia za tydzień. Super.